dla jednych, niekwestionowany przywódca chłopów, budziciel świadomości narodowej Włościan i lider ruchu ludowego. Dla innych, włodarz Sejmu i chłopski Machiavelli. Kim był ten chłop samouk, który doszedł do najwyższych godności w państwie? Nazywam się Bartłomiej Makowski i w kolejnych odcinkach podcastu Witos Portret na tle epoki postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Naszą podróż zaczniemy tam, gdzie zaczęło się życie Wincentego Witosa. W jego rodzinnej wsi Wierzchosławice, nieopodal Tarnowa. Tutaj o młodości i rodzinie Wincentego Witosa opowiedzieli mi dr Jan Hebda, historyk ruchu ludowego, Janusz Skicki, kierownik Muzeum Witosa i Marek Sztajndel, prawnuk Wincentego Witosa. Spotykamy się w przededniu 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w domu, który on postawił, ale nie był to dom, w którym on przyszedł na świat. Jak wyglądało to gospodarstwo 150 lat temu, w chwili, kiedy Wincenty Witos przychodził na ten świat, rodził się? O tym gospodarstwie, panie redaktorze, to można powiedzieć tyle, że sama nazwa gospodarstwa to jest duża przesada. Pan doktor Jan Hebda. Bo to był, on się urodził w rodzinie, która była na samym dnie galicyjskiej nędzy. Ale chociaż już to nie była kurna chata, bo przynajmniej nie wspomina w pamiętnikach, że w kurnej chacie przyszedł na świat, a to wieki całe. W dzieje wsi galicyjskiej była wpisana kurna chata, czy dymna, to są powiedzmy synonimy tego samego zjawiska. Natomiast to była jedna izba, właściwie pełniąca także rolę i spichlerza, i właściwie obory, bo obok była jakaś komórka dla krowy i na dodatek tam jeszcze współwłaścicielką była siostra chyba ojca Wincentego. Także tam się po prostu wszyscy gnieździli i to było charakterystyczne dla tej kategorii mieszkańców ówczesnej Galicji. To był, bo poniżej jeszcze rodziców Witosa stali bezrolni. Tych też nie brakowało w ówczesnej Galicji, ale rodzina Witosa była piętro wyżej. Natomiast to, czym w sensie materialnym dysponowała, nie wystarczało na nawet nędzne przeżycie. Bo co to było? Mur czy niecały? Pola i to w tej części akurat gminy Wierzchosławice, grunty, mówiąc językiem dzisiejszym, bonitacyjnie są bardzo bezwartościowe. Wręcz to właściwie piaski, tylko owiec, ewentualnie ziemniaki mogą urosnąć. Natomiast jakieś lepsze jakościowo zboża z kłopotami. Jak wyglądała ta rodzina? Ile osób się na nią składało? Wiemy, że Witos miał rodzeństwo również. Witos miał oczywiście rodziców. To był Wojciech Witos i Katarzyna ze Sroków. Marek Sztajndel, prawnuk Wincentego Witosa. Rodzice ci mieli trójkę dzieci Wincentego, potem Jana i potem Andrzeja. Między najstarszym a najmłodszym różnica była 4 lat. Środkowy Jan zmarł w niemowlęctwie w zasadzie. Także w sumie w tym domu, który tu był opisany i w tym pseudogospodarstwie wychowywało się tylko dwóch młodych Witosów, czyli Wincenty i Andrzej. Ja, jeśli chodzi o powiedzmy rodzeństwo, czy w ogóle rodzinę zarówno Wojciecha Witosa, jak i tę rodzinę Katarzyny ze Sroków, nie za bardzo jestem zorientowany, praktycznie rzecz biorąc może w ogóle. Jako że to trochę zapada już w takie dalsze czasy, jeśli chodzi o rodziców, to jeszcze moim zdaniem należałoby wspomnieć, że Wojciech był członkiem Rady Gminnej, to na pewno już nie była osoba taka zupełnie nierozpoznawalna, prawda, w tym środowisku. Natomiast oczywiście niepiśmienna i również matka niepiśmienna. Dlatego od najmłodszych lat on po prostu rzucił się na dorabianie.
A problem zasadniczy wtedy polegał na tym, że nie był, była dzisiaj mówiąc językiem Lenina, potężna rezerwowa armia pracy, czyli wielu potencjalnie chętnych do podjęcia zatrudnienia, a nie było rynku pracy. Jedynym liczącym się rynkem pracy wówczas w Wierzchosławicach były lasy Sangów. I Witos tam dorabiał u księcia Eustachego Sanguszki. Ta dysproporcja wydaje się olbrzymia, bo Sanguszko w samej Galicji dysponował 13 tysiącami, ponad 13 tysiącami hektarów. Prawie Sanguszki, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest postawienie szlachty na gospodarkę leśną. To było ratowanie się byłych ziemian przed katastrofą ekonomiczną, bo rzecz polegała na tym, że jak z dnia na dzień, na zasadzie dziś na jutro, uwłaszczono galicyjskiego chłopa, to nagle się okazało, że on już jutro nie musi iść odrabiać pańszczyzny. Jutro on jest obywatelem, wczoraj był poddanym, jest panem siebie samego, a pan ma dalej ziemię, które trzeba uprawiać. I sam w pole nie pójdzie. I sam w pole nie pójdzie. Załoga, którą miał w folwarku, nie wystarczała na to, nie miał zresztą tyle sprzętu. Więc jak się mógł ratować? Trzeba było wynajmować robotnika. Ale wynajętemu trzeba zapłacić. A gotówki nie ma, bo odszkodowanie za utraconą pańszczyznę, jak to w ówczesnym języku nazywało się indemnizacja, to trwało do przełomu XIX-XX wieku, więc bardzo długi był ten proces. Dlaczego hrabia Sztabio, wprowadzając, nawiązując bez wiedzy Wiednia, potem to zalegalizował, to jest jedno z wielu wydarzeń wpisanych w historię Polski, które trzeba było potem antydatować, ale to jest inna sprawa. Otóż on utrzymał w ręku panów propinację, czyli produkcję i wyszyng alkoholu. W dobrach Sanguszków, już w tym okresie pouwłaszczeniowym, we wsiach tarnowskich było ponad 70 karcze. Oni je z reguły dzierżawili. Przeważnie jakiemuś Izraelicie. On uiszczał dzierżawną należność, a potem sobie to odbijał na klientach. No w Wierzchosławicach też były przecież takie karczmy. I drugi element to nie rozwiązał sprawy serwitutów. To było celowe. Serwitudy to były stare zaszłości jeszcze z okresu poddaństwa pańszczyzny sięgające głębokiego średniowiecza. Generalnie mówiąc, była to pewna forma zobowiązań pana w stosunku do poddanych. I to zależało od tego, kto jest tym panem, ale generalnie strony to szanowały. I to były darmowe świadczenia pana na rzecz tych swoich poddanych. Oni sobie mogli chodzić do lasu, zbierać tam różne, powiedzmy, uschnięte gałęzie, wszystko to, co przyroda rodziła, wypasać tam krowy w tych lasach i tak dalej. I to było na zasadzie takiego świadczenia. A teraz, jak hrabia Stawion zniósł pańszczyznę, to wprowadził zasadę serwituty do uzgodnienia między panem byłym, a poddanym. A ten zażądał, jak chcesz paść w moim lesie swoje bydło, zapłać. Jak chcesz mieć drzewo na budowę domu, bo z jakichś powodów ci znikną, spalił się albo inne nieszczęście, zapłać. Chcesz iść do lasu na grzyby, borówki, maliny, co tam przyroda rodzi, zapłać. I efekt był taki, że konflikty, proszę pana, o serwituty, to był jeden z elementów wewnętrznego życia Galicji, kapitalnie ją skrócił wieś z dworem. I to była celowa polityka Wiednia. Chodziło o to, żeby nie powstał jeden front. Mam takie wrażenie, że w takim środowisku, na tym terenie co więcej, naprawdę niewiele brakowało, żeby Witos, z tego człowieka, który podpisywał się pod zdaniem Polska jest rzeczą najważniejszą, stał się drugim Szelą. Wie pan, on w pamiętnikach wspomina w pewnym momencie, że przeciwnicy widzieli w nim drugiego Szelę i dopatrywali się, że jest wrogiem nieprawdopodobnym.
I on Oszeli oczywiście wiedział, wspomina o tym, że Oszeli wiedział, był krótki okres, kiedy był Szelą zafascynowany. Ale potem dalej pisze tak. Dzięki lekturom, rozmowom, własnym przemyśleniom absolutnie nabrał przekonania, nie drogą Szeli. I niech pan zwróci uwagę, ruch, któremu on potem liderował, i jego poprzednicy, i następcy, nigdy Szeli nie wyniósł na polityczny ołtarz. Ba, z opracowań poświęconych dziejom ludowcowej konspiracji w różnych strukturach polskiego państwa podziemnego, a więc wojskowym, cywilnym, edukacyjnym, sądowniczym, było zaprzysiężonych gdzieś w granicach 200 tysięcy ludowców. O wiele więcej się otarło o konspirację. Wszyscy zaprzysiężeni mieli pseudonimy. Żaden pseudonimem nie sięgnął do epoki Szeli, a wszyscy o nim wiedzieli. O Szeli wszyscy wiedzą, ale właściwie nikt nie akceptuje tego. Otóż Witos był tym, który dokładnie uznał, to nie jest ta droga. Witos od zarania tak naprawdę stał się demokratą. Na Witosie się pan naprawdę może nauczyć demokracji w najpełniejszym sensie tego słowa. Młody Wincenty idzie do lasu. I co on w tym lesie robi? Bo trudno mi sobie wyobrazić, że 7-8-letni chłopak ścina drzewa. 7-8-letni chłopak to najpierw, proszę pana, był, że tak powiem, telepanie pomiedzać przez krowę. On nie był wtedy jeszcze wtedy nie był robotnikiem. Nie był jeszcze leśnym robotnikiem. Wykwalifikowanym, natomiast on pasał jedyną ojcowską krowę, która należała do rodziny, była podstawą egzystencji tej rodziny. Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Więc w wspomnieniach doskonale Wincenty Witos to opisuje, jak tę jedyną ojcowską krowę tutaj po tych miedzach i łąkach oprowadzał, żeby rodzina mogła się utrzymać. A bywały i takie miesiące, tygodnie, że jedli tylko surową rzepę i nic więcej. To była ich podstawowa dania. Ale dotknęliśmy tutaj tematu pańszczyzny. Ja chciałem dodać, żeby zdobyć orientację, w jakich warunkach, mimo że Wincenty Witos urodził się już jako wolny człowiek, ale dotknęliśmy tutaj tematu pańszczyzny. Nie dlatego Franciszek Józef wprowadził tą pańszczyznę, że kochał tak bardzo chłopów galicyjskich, ale miał świadomość... Zlikwidował, oczywiście, zlikwidował pańszczyznę, że kochał tych chłopów naszych galicyjskich, ale miał świadomość tego, że ta Galicja potwornie odstaje od pozostałej części Austro-Węgier. To była najbardziej zacofana, zubożała prowincja, dzielnica. Największa terytorialnie i najliczniejsza ludnościowo prowincja Cesarstwa Austriackiego, niebawem Austro-Węgry, natomiast cywilizacyjnie najbardziej do tyłu. Gdzie w 90% panowało tutaj rolnictwo, a zaczęto wprowadzać już w połowie XIX wieku industrializację, więc potrzebowano robotników, no ale żeby oderwać tych chłopów od ziemi, no trzeba było ich uwolnić od pańszczyzny. I to był taki dość sprytny zabieg, który tu wprowadzono. A teraz w sprawie tego, co pan redaktor pytał, Witos w lesie jako robotnik, to oczywiście do 10 roku życia to jego zajęcie numer 1 to była ta krowa. No i jakiś tam inwentarz drobniejszy, bo matka miała kurę czy coś tam. Jako 10-latek został przez matkę zapisany do szkoły dopiero. W Galicji wówczas obowiązywała ustawa oświatowa Sejmu Krajowego z 1873 roku, która wprowadzała obowiązek szkolny dla dzieci od 6 lat. A więc Witos poszedł do szkoły przerośnięty o 4 lata, spóźniony w stosunku do swoich rówieśników. On zresztą w pamiętnikach pisze, że w domu były strasznie długie dywagacje. Dać go do szkoły, czy go nie dać. A do szkoły chodził chyba tylko zimą, prawda? Tak, no to była szkoła ludowa, proszę, formalnie rzecz biorąc, miała ustalony ustawowo kalendarz i swój rok szkolny, ale nawet wprowadziła ta ustawa obowiązek szkolny. I rodzice, którzy dzieci nie posłali, powinni być ukarani. Ale to było naprawdę fikcyjne prawo. To była de facto dobra wola rodziców i efekt zabiegów kierownika. Czasem była to szkoła dwuosobowa, ale z reguły to była właściwie szkoła jednoklasowa z jednoosobową
obsadą, natomiast zależało od tego, kim jest ten nauczyciel. Wracając i do szkoły, i do lasu Sanguszków, to on, ten młody Witos, właśnie tam poznaje dwie osoby, które są kluczowe dla jego formacji. Niewątpliwie chodzi o kierownika Marca, który został jego właściwie jedynym nauczycielem, chociaż druga tam była nauczycielka, Maria chyba Jabłońska, ale Witos wspomina, jakaś tragiczna sytuacja z jej życiorysem związana, popełniła samobójstwo, nie wiadomo dlaczego. Natomiast kierownik Marzec błyskawicznie się zorientował, że ma perełkę, że po prostu jest nie byle kto. Witos był bardzo chętny do czytania, szybko się nauczył czytać i potem też opisuje, jak właśnie wodząc tą krowę po pastwisku, jednocześnie już miał przy sobie książkę i w ten sposób ten czas też spędzał. No więc od prawie że najwcześniejszego dzieciństwa poświęcał dużo czasu lekturze, a potem te wiadomości przenosił do swojego domu rodzinnego i można sobie wyobrazić, to pewnie jest taki, pewnie bardzo taki, no nie powiem romantyczny, ale taki obrazek, no to sobie tak ja wyobrażam, prawda, tą izbę ciemną, powiedzmy w okresie właśnie przede wszystkim zimowym, kiedy tych prac polowych nie było, no więc ta ciemna izba, te wczesne czy wieczory, prawda, i Witos, który przy lampie naftowej, a być może świeczce, czytał to, co przyniósł, tą książkę, którą przyniósł ze szkoły ludowej od nauczyciela Marca, czytał rodzicom i swojemu bratu. No i podobno z tego, co wspomina potem w pamiętnikach, reakcje, zwłaszcza Wojciecha, były bardzo emocjonalne. Wojciech bardzo przeżywał to, co tam Witos mu opisywał, czytał, a to były już no, pozycje, można powiedzieć, literatury pięknej, tej polskiej literatury, bo tam i pan Tadeusz był czytany. No i bardzo dużo opracowań czy w ogóle no, publikacji na temat Tadeusza Kościuszki. No stąd się też właśnie, przynajmniej u Witosa, no, brała ten podziw i to uznanie dla Tadeusza Kościuszki. Warto o tym powiedzieć, bo to jest taka no, ciekawostka, jak dalece szanował Marca Witos przez całe praktycznie swoje życie, nawet będąc w Warszawie, pełniąc te funkcje państwowe, a potem będąc na emigracji wskutek tego wyroku w procesie brzeskim, on pamiętał o nauczycielu Marcu, który potem mieszkał już w Tarnowie i na każde święta Bożego Narodzenia i święta wielkanocne polecał dostarczyć panu Marcowi no, odpowiedni tam, powiedzmy, pakunek z wiktuałami pochodzącymi tutaj z gospodarstwa. I nawet... Zawsze było świniobicie na święta. I nawet będąc na emigracji o tym pamiętał i wydawał stamtąd właśnie, przypominał swojej żonie Katarzynie, że ma tego dopełnić. No więc to jest najlepszym dowodem szacunku i uznania, jakim Witos przez całe życie darzył pana Franciszka Marca. Dodam jeszcze do tego, że Marzec kierował wierzchosławicką szkołą. To nie była zresztą jego pierwsza placówka, ale tu najdłużej. Najdłużej był do 1912 roku, do końca wakacji. I został, jak to się wtedy ładnie w Galicji mówiło, spensjonowany. Bo w Galicji się nie przechodziło na emeryturę, jak my dzisiaj, tylko było się spensjonowanym. Muszę powiedzieć panu, panie redaktorze, że urzekło mnie to określenie i gdzie mogę, to go przypominam i popularyzuję także i dzisiaj. Ale po spensjonowaniu, czyli jako emeryt, przeniósł się do Tarnowa. I tam mieszkał przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej jeszcze prawie 30 lat. I Witos, ilekroć był w Tarnowie, zawsze go odwiedzał. A Witos, trzeba powiedzieć, o niektórych nauczycielach wyraża się dość różnie.
On, niektórzy mu zależy za skórę, więc nie wszystkich pochwala na temat Marca ani jednego złego słowa. Każdemu drugim wypadałoby życzyć takiego nauczyciela. A drugim takim człowiekiem, bo pan przedtem o to pyta, a tutaj długo o Marcu mówiliśmy, który wpłynął na Witosa. To mentor, można powiedzieć, no, jego to był młodzieńczych lat. To był Jan Głowacki, leśniczy, czyli przedstawiciel tej książęcej rodziny, właściciela kompleksu leśnego. No i on nadzorował między innymi pracę Witosa jako robotnika. Ojca zresztą Witosa, brata Andrzeja, bo oni wszyscy tutaj pracowali w tych sanguszkowskich lasach. Zresztą kolejka chętnych była olbrzymia, więc ci mogli manewrować. No, nie szaleli z wysokością opłat, ale ta katorżnicza praca Witosów w tym lesie spowodowała, że nadleśni zaczęli awansować. Dorabiali się nowego gruntu. Coraz więcej inwentarza w gospodarstwie. To dlatego ojca Witosa wybrano radnym gminnym z trzeciego koła, bo to jest jako biedak. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, jak wyglądała struktura samorządu gminnego. To była też dość pogmatwana sprawa, ale został radnym, bo wieś doceniła, że Witosowie katorżniczą pracą, do przesady wręcz posuniętą oszczędnością, do czegoś doszli. A wieś ceni tych, którzy sami sobie coś zawdzięczają. Czasem zazdrości. No, otóż ten Głowacki miał takie zacięcie, rozeznanie literackie szersze. Nie bardzo miał czas sam na wgłębianie się w literaturze, natomiast miał potężną bibliotekę. Dla synów, z nawiasem mówiąc, pod kątem synów ją doposażał, ale delikatnie mówiąc, synom drukowane szkodziło, więc oni się po prostu nie zagłębiali. A jak się Witos do tej biblioteki dorwał, to był szok, bo tam tak naprawdę poznał całą historię Polski, bo on miał wszystkie do tego czasu wcześniej się ukazujące i aktualne w opracowania, całą historię literatury, geografię, historię powszechną. W sumie nabrał, no, horyzonty nieprawdopodobnie poszerzył i tym oczywiście na głowę bił wszystkich rówieśników. I zdobywał sobie to, co się tak ładnie nazywa autorytet rzeczywisty. Wspomniał pan o ojcu Witosa i o tym, że został wybrany do rady, a ja chciałem zapytać o samego Wincentego. Co zaczęło się najpierw? Czy najpierw przejął rodzinne gospodarstwo, czy najpierw rozpoczęła się jego kariera polityczna? Znaczy, on formalnie rodzinnego gospodarstwa nie przejął. Tamto przejął Andrzej przez jakiś czas, a potem poszło w obce ręce. Witos nie przejął ojcowizny, tylko założył własne gospodarstwo. Bo on chciał być na swoim. Od razu każdy młody gospodarz, który wyrywa się z pewnego kręgu, który go otacza, tym kręgiem był kręg poniżenia, bieda, którą doświadczał na co dzień. On chciał, miał ambicje przede wszystkim, chciał być równy innym, chciał być gospodarzem na swoim. I tutaj pojawia się kobieta, która zawładnęła jego serce, mianowicie Katarzyna, jego małżonka, która była kilka lat starsza od niego, pochodziła z sąsiedniej wsi, z którą graniczy Wierzchosławice i miała dobry posag, bo oprócz tego, że Witos był ambitny, to brakowało mu pieniędzy, a w ówczesnych realiach no to była podstawa, żeby cokolwiek zacząć. Już sama wiedza i ambicja nie wystarczały do tego. Ale już ojciec, jak się żenił usamodzielnie, to dał mu zajście ponad 1000 koron, bo się już tyle tam dopracowali wspólnie na tej nędznej, starej Witosówce. Z kolei małżonka wnosi posag. Ziemię, przede wszystkim ziemię. Jak dużo? No, to było wtedy trzy morgi chyba, tak. Ale Witos to później oczywiście rozszerza, bo inwestuje w ziemię. I buduje gospodarstwo. To jest przełom 1913 roku. Buduje swoje gospodarstwo i nagle z biednego chłopaka staje się średniozamożnym gospodarzem, tak byśmy go nazwali. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i nagle zdobywa ten autorytet wśród chłopów, jest na swoim. I to jest właśnie ten początek, kiedy Witos już może oddać się polityce. Odbywa służbę, bardzo nielubianą zresztą
On służył i w Tarnowie trochę, i w Krakowie, w artylerii wałowej. W Bieńczycach chyba też. W Bieńczycach, na fortach tak krakowskich. To było dla niego no, udręka i stracone 5 lat życia, bo tam chyba wtedy tyle... Nie, 3 lata. 3 lata, trzy tak? lata. 3 lata służby odbył. No ale to dawało przepustkę też do samodzielności, żeby móc założyć rodzinę. Od czasu średniowiecza samodzielność ekonomiczną zapewniało gospodarstwo towarowe tak zwane, czyli produkowało na potrzeby nowych zasiewów, na potrzeby wyżywienia rodziny, a nadwyżka szła na rynek jako towar. I w realiach średniowiecza przy trójpolowym systemie uprawy ziemi towarowe było gospodarstwo o areale jednego łana. A tu były dwa rodzaje łanów, flamandzki i frankoński, nie będę wchodził w szczegóły. W Wierzchosławicach dominował łan flamandzki, czyli mniej więcej odpowiednich 16-17 hektarów. Już przy systemie dziesiętnym. Otóż Witos dopracował się dzięki tym spadkom, dokupowaniu ziemi, łanowego gospodarstwa, które mu gwarantowało ekonomiczną samodzielność. Stać go było na to, Biwan. On jak się potem brał za politykę, to on przecież nie było go całymi dniami w domu, ale był parobek. Gospodarza samodzielnego stać było na parobka. Dlatego Ruch Ludowy tworzyli jako działacze chłopi trochę zamożniejsi, a nie biedota, bo biedota walczyła cały czas o przetrwanie. Ich po prostu nie było technicznie, finansowo stać na to, żeby się oderwać. To, co mnie uderzyło w moich wspomnieniach, to to, że on faktycznie bardzo niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, a o Katarzynie mówi właściwie chyba tylko... Pamiętam taki akapit dotyczący tego, że to ona zajmowała się gospodarstwem pod jego nieobecność. Jakie to było małżeństwo? To chyba wychodzi tutaj ten problem roli kobiety w ówczesnej wsi galicyjskiej. Jaka była jej rola i do czego się sprowadzała? A sprowadzała się mianowicie do prowadzenia gospodarstwa i wychowywania dzieci. I w takiej roli myślę, że być może Witos postrzegał swoją żonę, natomiast ona rzeczywiście nie uczestniczyła nigdy w żadnym życiu politycznym swojego męża. No, była prostą chłopką, prawdopodobnie analfabetką. Wincenty Witos, będąc w Czechosłowacji, to pisał do niej listy. Ona nie czytała, więc przychodzili sąsiedzi, albo wnuczęta, tak, albo córka i odczytywała te listy. I w tych listach było pisane, że sprzedaj zboże za tyle, zasiej tu, kup za tyle, ziemniaki na tym polu, a owiec na tym. I proszę zobaczyć, nie ma tutaj miejsca na właśnie żaden taki wątek uczuciowy, emocjonalny. To jest czysty pragmatyzm. Nawet w jakichś takich relacjach czy rozmowach rodzinnych później, to znaczy jeśli chodzi o babcię i moją mamę i te rozmowy między nami, no to o Katarzynie no też się nie wspominało. To znaczy wiadomo było, że wykonywała bez zarzutu swoje obowiązki gospodarskie, że była, powiedzmy tutaj, bo oczywiście będąc czy w Warszawie, czy tam potem w Czechosłowacji na emigracji, no Witos między innymi się posiłkował tutaj parobkami. No to była zresztą wtedy też normalna sytuacja na wsi, jeśli chodzi o takie większe gospodarstwa. No i tutaj Katarzyna była no, bardzo, że tak powiem, umiejętnie wykorzystywała tych parobków do pracy i odpowiednio ich tam, ale też i odpowiednio ich traktowała, prawda? To znaczy dobrze ich traktowała, prawda? Także ja wiele więcej na ten temat nie wiem, ale to właśnie tak jak tutaj kolega Janusz, kierownik Muzeum tutaj Wierzchosławickiego powiedział, no tak wtedy była postrzegana rola kobiety na wsi. Oczywiście z szacunkiem, ale bez jakiegoś specjalnego tutaj no, stawiania na piedestał czy powiedzmy traktowania jakoś w sposób zupełnie szczególny. Generalnie Witos miał świadomość tego, że kobiet wiejskich, ale całościowo,
nie da się sprowadzić tylko do dzieci, kuchni i inwentarza. Że warto, żeby one także trochę szerzej spojrzały na niektóre sprawy. Gdy reaktywował kółko rolnicze, a to było jeszcze przed pierwszą wojną światową, bo ono zamarło wcześniej, jak jeszcze marca zabrakło, to w ogóle przestało funkcjonować. Gdy go reaktywował, to za jego sprawą jako druga w powiecie powstała przy Wierzchosławickim Kółku Rolniczym sekcja kobieca. I z niej potem się wyłoniło koło gospodyń wiejskich. Pierwsza w ogóle sekcja kobieca w ruchu kółkowym w Tarnowie to Zabada, taka wieś na południe od Tarnowa. A że interesował się Witos sprawami kobiet, to o tym świadczy o tym chociażby i taki fakt, że jak już pojechał na wieś, powiecował z chłopami, omówili wszystko, co było do omówienia, to na zakończenie zawsze zadawał jeszcze takie jedno sakramentalne pytanie. A co tam słychać na niewieścim froncie? I inspirował kobiety do takich działań. Była na przykład taka działaczka, Ludwika Wójcik. Ona gospodarowała w Siemiechowie, gmina Gromnik. Jeszcze pochodziła gdzieś spod Zakliczyna. Jako emigrantka pojechała do USA, tam wyszła za mąż, z mężem wrócili, trochę grosza mieli, kupili gospodarstwo w Siemiechowie. To była dawna królewska wieś, był folwark parcelowany. Ale ona była taką działaczką pełną gębą przez całe międzywojnie. Mąż pilnował domu, wychowywał dzieci, a ona miała dwukółkę konną, jeździła na wiece Witosa po całym powiecie. Zabierała głos. Była szalenie agresywna, jak była na uroczystości poświęcenia sztandaru koła Stronnictwa Ludowego w Janowicach, to do przedstawiciela starostwa, bo był na każdy taki wiec, na każdym takim wiecu musiał być obecny komisarz ze starostwa, więc zabierając głos, powiedziała do tego komisarza: panowie, jak macie rządzić, to rządźcie jaśnie, bo jak nie, to was jasny pieron czaci. Jasny pieron czaci. Jasny pieron czaci.